Mieszkańcy okolic ulicy Reja na Białym Kamieniu zostali niedawno odcięci od komunikacji masowej. Mieszka tam wiele osób starszych, które po zakupy muszą jeździć taksówką. Ostatnie busy, które przejeżdżały przez ulicę Reja, należały do prywatnego przewoźnika, który zakończał kursy na tej trasie, gdy rozpoczęła się budowa obwodnicy i zamknięto skrzyżowanie ulicy Reja z kolejową. Młodsi mieszkańcy muszą pokonywać pieszo większe dystanse do najbliższego przystanku, ale już osoby starsze czy niepełnosprawne są praktycznie odcięte od komunikacji. Zwykle bierzemy po prostu inny transport, jakim są, jeżeli ktoś może, to korzysta z własnego roweru, na przykład ja biorę i pod górę pcham go. Różne torby, wózki, albo bierzemy taksówki, które są, no niestety, ale one podrywają nasz skromny budżet emeryta. No w tej chwili ja jestem więcej w domu, jak gdzieś wyjść, nawet tutaj jest blisko do sklepu i do sklepu nie chodzę, bo nie dam rady dojść. Ja muszę taryfę brać na wyniki do apteki, bo nie ma. A renty mam 1000 zł swoje. No jestem po operacji biodra i ciężko mi jest chodzić. Jak na zakupy się do lekarza, to biorę taryfę. A jak w miarę możliwości, jak syn może, to przyjedzie mi, zakupy zrobi, przywiezie. A jak nie, no to sama. Na operację serca miałem za stawkę i tak wszystkie choroby mam za sobą. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o pomoc do radnego ze swojej dzielnicy, Ryszarda Nowaka, który, jak twierdzi, od dawna próbuje zorganizować transport publiczny w tej części Białego Kamienia. Tym razem padła propozycja, by przedłużyć linię autobusową numer 10 tak, by dojazdy zatrzymywały się na tak zwanym trójkącie między ulicą Reja i Ludową. Wiem, że zostaje opracowana technicznie ta linia, jak można to zrobić, natomiast ja pokusiłem się o to z Radą Wspólnoty Samorządowej i z mieszkańcami wytyczyć tą trasę. Ta trasa by polegała na tym, że z Konradowa ulica Daszyńskiego Andersa skręcałaby tutaj na lewo autobus numer 10 na ulicę Ludową Reja, z powrotem by jechała na ulicę Ratuszową, Piasta Andersa i tu by ludzi przywoziła. Co godzinę to by było bardzo, mówię, wspaniale. Radny Nowak złożył już interpelację w sprawie, a Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta rozważa zaproponowane rozwiązania. Zastanawiamy się, jak go rozwiązać. Będziemy się zastanawiali jeszcze około tygodnia, ponieważ interpelacja wpłynęła do nas w tym, no, wczoraj albo przedwczoraj na ten temat. Musimy pouzgadniać z pewnymi instytucjami i jeżeli będzie taka możliwość techniczna, ponieważ tam ten tak zwany trójkąt jest, który jest przy Urzędzie Celnym, i wydaje się to najprostszym rozwiązaniem. Problemem jest umiejscowienie tam przystanku. Jak mieszkańcy wiedzą, tam tiry często przyjeżdżają do Urzędu Celnego i to jest problem, kiedy na tym krótkim odcinku zatrzymałby się na przykład tir. Dlatego chcielibyśmy uruchomić jakby troszkę dalej. Przy pierwszych zabudowach tam są dwa znaki z obu stron uniemożliwiające wjazd innym osobom niż mieszkańcom posesji. Będą prowadzone rozmowy z mieszkańcami i być może uda się przy pewnych modyfikacjach zrobić przejazd tamtędy. W interpelacji pojawiła się także kwestia dofinansowania tego nowego połączenia ze środków rządowych przeznaczonych na nowe połączenia autobusowe, ale jak się okazuje, Wałbrzych w tym przypadku nie kwalifikowałby się do tego dofinansowania. Zatem koszt przedłużenia linii byłby całkowicie po stronie gminy, choć będzie to stosunkowo nieduża kwota. Kiedy zmiany mogłyby wejść w życie? Jest szansa, że od początku września najpóźniej, zależałoby nam od początku września, jakby, żeby dzieci mogły skorzystać już dojeżdżające do szkół. Może być problem natury formalnej, bo to coś musi wisieć, coś musi, żeby dotrzymać tych terminów, które są terminami administracyjnymi. Będziemy starali się
się uruchomić to przed 1 września, natomiast najpóźniej do 15 września powinno. Oczywiście mówimy o kilku autobusach, które tam będą zajeżdżały na pewno rano, po południu i wieczorem. Rozkład jazdy również będzie przedmiotem analiz, ponieważ na pewno nie wszystkie autobusy linii numer 10 jeździłyby na nowej trasie, bo nie ma tam aż tak dużego zapotrzebowania. Poza tym wszystkie, nawet najdrobniejsze zmiany kursów mają wpływ na organizację całego transportu, zwłaszcza krzyżujących się linii, więc rozkłady muszą być odpowiednio dopasowane, by nie utrudniać komunikacji osobom, które dotychczas korzystały z tych połączeń.